Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Oto jak sytuacja powodziowa wygląda w Polsce w relacji mieszkańców zalanych terenów. Po przejściu fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej poziom rzeki w Kłodzku opada. Woda zniknęła już z niektórych zalanych miejsc, pozostawiając po sobie szlam i śmieci. Pod wielką wodą znalazła się spora część starego miasta Kłodzka. Ewakuowałem się. Tak, nie czekam na to, bo to przyjdzie w nocy najgorsze, jak pani powie. Pada w górach tam, w masywie śnieżnika, w stronie lądek, potężne opady są. Nic nie poradzimy na to. Ale myśli pan, że faktycznie rzeka wyleje, że stanie się to, co w 97? Na pewno. Mieszkam na parterze, już drugi raz byśmy przeszkodzili teraz z powódź, także no, obawiamy się, co robić. No. Będę naszykowana, prawdopodobnie już woreczki tam jakieś z ściuchami, no i będziemy czekać. No myślę, że jest chyba poważnie. W 97 przeżyliśmy to. Cały dobytek stracony, no bo to, no co pani weźmie, no jakieś parę ciuchów, jakieś dokumenty, ja wszystko to jak zaleję to. Powiem pani, że normalnie się czarki przechodzą i plakać mi się chce od tego wszystkiego. Bo jestem z Ukrainy, tu powódź, tam wojna. Będziemy pomagać, mieszkamy wyżej, nie? Będziemy pomagać, które będą potrzebowali pomocy, które mieszkają niżej. Niedziela była też trudnym dniem dla mieszkańców Jeleniej Góry dotkniętej powodzią. Od rana nieprzerwanie rósł poziom wody w rzekach i potokach przepływających przez miasto. Przez klatkę wlewa się woda do korytarza. Walczymy od rana, worki z piaskiem układamy. Po południu miejskie wodociągi wyłączyły oczyszczalnie ścieków. Bóbr z dwóch stron wlał się po prostu. Mówił rzecznik spółki Wodnik Zbigniew Żońca. Ścieki są zrzucane do rzeki Bóbr. Wieczorem w Jeleniej Górze zawieszono kursy autobusów miejskich. To z powodu zalanych ulic i skrzyżowań. A dziś i jutro w miejskich żłobkach, przedszkolach i szkołach nie ma zajęć. I co jest najważniejsze? Nie będą one odrabiane. Zapewniał o tym prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Woda, która przelała się przez wały wzdłuż ulicy Wiejskiej, wymusiła ewakuację mieszkańców. Całe pierwsze piętro było zalane. Musieliśmy wychodzić przez okno. Zarówno mieszkańcy, jak i władze miasta zgodnie przyznają, obecna powódź jest potężniejsza niż ta z 1997 roku. Z kolei powodzie na Opolszczyźnie skutkują zamykaniem wielu dróg w tym rejonie. Do Opola z okolic Raciborza można się dostać tylko przez Kędzierzyn-Koźle, przez Kłodnicę, z Cieszowice, Januszkowice, drugą stroną Krapkowic i dopiero od strony dzielnicy Metalchem wjeżdżamy do Opola. To potężne utrudnienie dla kierowców. Natomiast są miejsca, gdzie woda już opada i tak jest na przykład w granicach zamku, gdzie wylała Opawa. Natomiast Nysę woda odcięła od reszty Polski. Odizolowanie od wszystkiego praktycznie. Tam jest osiedle Nysa Południe, rynek, urząd miejski, przychodnie. Wszystko jest za mostem. Zakłady pracy, dworzec PKP. Czyli po tamtej stronie rzeki. Tu jest bezpiecznie, jak to mówią, tam jest bardzo źle. Boję się. Przeżyłam to kiedyś i no nie jest tak, jak było kiedyś, no ale... Tragedia, no. Ciężko to opisać słowami. We Wrocławiu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Za kilka dni do tego miasta przypłynie więcej wody niż szacowano jeszcze wczoraj. Uruchamiamy tak zwany scenariusz szósty. Uruchomienie tego scenariusza oznacza m.in. całodobowe oczywiście patrole, monitoring wałów, kontrolę zabezpieczeń przepustów, zamknięcie przejazdów wałowych. Będziemy także podnosić na niektórych odcinkach Odry wały. Będziemy także działać na kanale miejskim, na Odrze rozpoczniemy stawianie takiego dodatkowego zabezpieczenia właśnie wzdłuż kanału miejskiego. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.